Decyzja należy do Was. Czy chcecie być, czy nie. Tak jak zaczynamy praktycznie każdy dzień, czyli o 7 pobudkę, 7.30 już się widzieliśmy na promenadzie, gdzie mamy dotlenienie trochę organizmu, czyli bieganie, czyli pierwsze zajęcia. Dzisiaj było mocno wiało i był halny wiatr, więc generalnie rzeczywiście były to trudne warunki, ale jakby wiadomo, po co tu przyjechaliśmy i wiadomo, każdy jaki ma cel, więc tutaj jakby decyzja była jasna i klarowna tutaj i wyszliśmy i jednostkę treningową super przepracowaliśmy, przyszliśmy, zjedliśmy śniadanie, godzinkę mieliśmy odpoczynku i poszliśmy na zajęcia do siłowni, gdzie czekał na nas już jeden taki duży pan, który przygotował dla nas ćwiczenia i przepracowaliśmy, trochę popracowaliśmy nad chicken wings, jak to trener ładnie określa. Więc było dosyć ciężko, trudno. Obiad i popołudnie mieliśmy dzisiaj do dyspozycji dla siebie, to znaczy nie na shopping, tylko na odnowę biologiczną, na to, żeby się przygotować, bo jutro czeka nas kolejny mecz z Vaduz i chcemy zagrać go dobrze, przede wszystkim zagrać w nowym systemie, trochę go przećwiczyć, trochę się z nim zapoznać i mam nadzieję, że po prostu będzie nam to z meczu na mecz coraz lepiej wychodziło. Jest ok, dużo jest energii i każdy chce trenować, więc mam nadzieję, że to się przełoży na kolejne dni, a także na mecze w lidze. Wygrało wszystko, przyszła kamera, nagle zima chowa.